Giełda papierów wartościowych w Warszawie funkcjonuje nieprzerwanie już ponad 25 lat, czyli jest rynkiem relatywnie świeżym, młodym, można powiedzieć jeszcze na etapie dynamicznego, wydawałoby się, rozwoju. Jednakże stosując pewnego rodzaju analogii do innych rynków, chociażby do rynku chińskiego, do rynku koreańskiego, tamte rynki także 20 kilka lat temu można było powiedzieć, że były na podobnym etapie. No w tej chwili jak gdyby ich ekspansja jest już zupełnie innego charakteru, innego rodzaju. Giełda papierów wartościowych w Warszawie jest, można powiedzieć, gigantem, jeśli chodzi o Europę Środkową, razem z giełdą austriacką w Wiedniu. Natomiast z punktu widzenia innych giełd europejskich, tutaj mówię głównie o giełdzie we Frankfurcie, w Londynie, a także w porównaniu z giełdami chociażby z ojczyzną kapitalizmu rynków kapitałowych, jaką są Stany Zjednoczone, no udział w globalnej kapitalizacji jest mikroskopijny. W związku z tym trudno odpowiedzieć jest na pytanie, czy giełda papierów wartościowych w Warszawie jest już giełdą dojrzałą. Na pewno chyba raczej nie, ponieważ nawet biorąc pod uwagę stopień kapitalizacji w relacji do produktu krajowego brutto, jak i wskaźniki koncentracji oraz wskaźniki płynności, można powiedzieć, że do takiego nazewnictwa jeszcze nam trochę brakuje. Pomija aspekt związany z kapitalizacją w ujęciu bezwzględnym. Stopień rozwoju warszawskiej giełdy śledzą zainteresowaniem nie tylko inwestorzy instytucjonalni, ale także inwestorzy prywatni, czyli zwykli obywatele, którzy szukają sposobów aktywnej alokacji swojego kapitału. Pytanie, w jaki sposób uatrakcyjnić ofertę produktową oferowaną nie tylko z perspektywy funduszy inwestycyjnych, ale głównie pod kątem także finansowania bezpośredniego, bez udziału tychże instytucji. Na pewno z punktu widzenia długiego okresu, o takim przecież chyba każdy młody człowiek myśli, jest na pewno wzmożenie działalności edukacyjnej, która na pewno znajdzie swój wymiar w nowej strategii konstruowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zresztą cały ten nurt strategii wpisuje się także w strategię związaną z rozwojem państwa jako całości. Nie możemy abstrahować od rozwoju giełdowego bez uwzględniania aspektu makroekonomicznego, ponieważ w świetle właśnie długoterminowych analiz giełda jest barometrem gospodarki. Czyli w dużym skrócie możemy powiedzieć, że inwestorzy tym lepiej będą się mieli w okresie chociażby przechodzenia na emeryturę, czym będzie lepiej w gospodarce jako całości. A tu też musimy uwzględniać wiele elementów, cały szereg różnego rodzaju wskaźników, uwarunkowań zagranicznych, a także uwarunkowań zewnętrznych, chociażby związanych z tempem wzrostu gospodarczego, z inflacją i polityką monetarną, z zachętami podatkowymi państwa, z finansowaniem działalności innowacyjnej, w tym także startupowej, która później może być przedmiotem zainteresowania także uczestników rynku kapitałowego. Z punktu widzenia długoterminowego ważna jest także analiza techniczna, analiza trendów, które niestety na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie no nie wyglądają tak klarownie, jak to ma miejsce w przypadku giełd, czy to rozwiniętych, mówię tutaj o takich indeksach jak Dow Jones, S&P czy Nasdaq, jak i w przypadku indeksów europejskich, czyli DAX-a, FTSE oraz indeksów giełd azjatyckich. Okazuje się, że najlepiej wyglądający indeks notowany na warszawskiej giełdzie, czyli warszawski indeks giełdowy, i tak dopiero dochodzi do maksimów z 2007 roku, co z punktu widzenia perspektywy dziesięcioletniej oznacza na dobrą sprawę straconą dekadę dla prywatnego inwestora. Celowo mówię prywatnego, ponieważ inwestor instytucjonalny zarabia nie tylko na zasadzie success fee, ale przede wszystkim w systemie prowizyjnym oraz w przypadku opłat różnego rodzaju manipulacyjnych. Jest to innego rodzaju, innego charakteru zysk. Z punktu widzenia zwykłego obywatela Kowalskiego ostatnia dekada była dekadą straconą. Oczywiście abstrahuję od krótkiej sprzedaży, abstrahuję od możliwości inwestowania w krótkie pozycje na rynku kontraktów terminowych chociażby. Z punktu widzenia rynku akcyjnego tak można powiedzieć. Natomiast trzeba wziąć na uwadze także jeden element, czyli dywersyfikację ryzyka. Jeśli inwestujemy długoterminowo,
poza rynkiem akcji powinniśmy także zastanowić się nad rynkiem obligacji, w tym także obligacji korporacyjnym. Także nad rynkiem nieruchomości, chociaż wiemy, że z perspektywy indywidualnego inwestora inwestycje w nieruchomości obarczone są ryzykiem po pierwsze niewiedzy, a także funkcjonującą w dalszym ciągu barierą kapitałową, która uniemożliwia w wielu przypadkach albo wyraźnie ogranicza możliwości jednostkowego inwestowania.